Luiza niepokoi się zachowaniem swojego chłopaka. Obawia się, że Szymon przestraszył się obowiązków rodzicielskich i nie będzie już chciał zajmować się nią ani dzieckiem. Luiza, widziałaś może Szymona, mam do niego sprawę. Nie, pewnie szykuje się na koszykówkę z kolegami. A coś ty taka zła. My mieliśmy iść po lekcjach po laktator, a on sobie wymyślił mecz z kumplami. Nie przejmuj się, ja pójdę z tobą na zakupy. Dzięki. Oj, sorry. Luiska, odpuść mu trochę, niech się wybiega, niech pójdzie na tego kosza. Odpocznie. O tak, on musi najwięcej odpoczywać. Wyobraź sobie, że faceci też przeżywają ciążę, a on to chyba wyjątkowo. Karol, mamy problem. Co jest? Opiekunka przywiezie Jaśka za godzinę pod szkołę. No tak, ja mam sprawdzian z chemii. No a ja mam wizytę u dentysty. Jak nie napiszę tego sprawdzianu, to mam przesranę. No ja czekałam na tą wizytę ponad miesiąc. To co robimy? No, może ja się nim zajmę. Nie mamy nic ważnego na ostatniej lekcji. Naprawdę? Mogę się zwolnić. Super, dzięki kochana. Dobra, to ja do ciebie zadzwonię, okej? Okay? No, ja lecę. Tak. Dzięki. Cześć. Tymczasem Szymon ma wyrzuty sumienia. Chciałby pójść z Luizą na zakupy, ale jednocześnie chce wykorzystać ostatnie chwile, kiedy nie musi zajmować się dzieckiem. Polsko, rodzenia, gościu. Idziemy jak facet z facetem na browar. Czejku, tyle się nasłuchałem o głupim kosza, co dopiero jakiś browar. No to, gościu, jakby ja ci powiem, jaki jest problem. Odkąd się dowiedziałeś, że będziesz ojcem, to z ciebie się zrobił taki pantoflarz, że to się w pale nie mieści. Ty weź trochę zluzuj, majty no i tyle. No właśnie, no będę ojcem. No to stary, alimenty. Słyszałeś kiedyś o alimentach? Na bank słyszałeś. Coś ty wymyślił. No patrz, bulisz na dziecko raz w miesiącu, widzisz się z nim w weekendy i masz, chłopie, czas na wszystko. Możemy skakać na browar, na meczyk, w kosza, no wszystko. Nie no, chciałbym, stary, chciałbym. No, no to co stoi na przeszkodzie? No, przecież nie zostawię jej ani dziecka, dajże spokój. Ula jest przekonana, że Szymon chce zostawić Luizę. Chce jak najszybciej powiedzieć o tym przyjaciółce. Chyba chce cię zostawić. Co takiego? No, słyszałam, jak mówił, że chce płacić alimenty i widywać się z dzieckiem tylko przez weekendy. Szymon tak powiedział. No, przykro mi. Ale pogadaj z nim jeszcze. Wkurzyłam się, że woli iść na kosza z kumplami, niż na zakupy ze mną, a on chce mnie zostawić? Nie wierzę. Może tylko głośno myślał. No, idź z nim porozmawiaj. Jasne, jak najszybciej. Szymon! Jak możesz być tak podły? Chodzi o tego kosza? Chodzi mi o to, że chcesz mnie zostawić. Na 40 minut. Alimenty i dziecko tylko weekendy, tak? Ale o czym ty mówisz? Ula słyszała, jak tak mówiłeś. Chcesz nas zostawić, żeby móc się spotykać z kumplami. Ale ja nic takiego nie powiedziałem. Szymon, odkąd zobaczyłeś, jak ciężko jest z dzieckiem, robisz wszystko, żeby uniknąć odpowiedzialności. No bo boję się bycia ojcem, ja czuję, że się tutaj nie nadaje. I to jest powód, żeby nas zostawić. A ja was nie zostawię, no wierzysz mi czy nie? Coraz mniej. Jak Luiza mogła tak w ogóle pomyśleć? Boisz się na tych obowiązków jak cholera, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby ją zostawić. No bez przesady.